Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Takie jest przesłanie 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 11 stycznia. Po raz pierwszy od lat wielkie granie w Łomży odbędzie się z większym rozmachem. Szefową sztabu została Monika Orłowska-Laskowska z agencji MKLAT. Łomżyński finał odbędzie się 11 stycznia 2015 roku w Galerii Weneda w godzinach od 10 do 20. W tym dniu przewidziane są występy artystyczne oraz stoiska przygotowane przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Szpital Wojewódzki imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Grupę Ratowniczą Nadzieja. O bezpieczeństwo mieszkańców oraz wolontariuszy dbać będzie łomżyńska policja, a głównym sponsorem jest Galeria Weneda. Współdziałać z nami będzie 100 wolontariuszy na terenie Łomży i okolic. Dodatkowo odbywać się będą imprezy towarzyszące, w których organizacje zaangażowały się m.in. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, Łomża 4x4, Klub Muzyczny Jam Cafe. Chciałabym zaznaczyć, że działamy charytatywnie i środki zebrane na organizację finału w żaden sposób nie przechodzą przez agencję MKLAT, to znaczy wszelkiego rodzaju koszta przekazywane są bezpośrednio przez sponsorów dla wykonawców. Chciałabym też poinformować, że odbieraniem puszek oraz liczeniem pieniędzy zajmą się przedstawiciele Łomżyńskiego Banku Pekao S.A. Zapraszam wszystkie firmy i instytucje do współpracy. Każda pomoc jest bardzo ważna. Można wesprzeć łomżyński sztab poprzez zaangażowanie w organizację bądź przekazanie wszelkiego rodzaju przedmiotów do licytacji. Liczę na Państwa zaangażowanie oraz wierzę, że w dniu finału będziecie razem z nami, bo pamiętajmy, że gramy przede wszystkim dla tych najmłodszych, a dla Łomży Fundacja Wielkiej Orkiestry przekazała już ponad około 1,5 miliona złotych. Aktywnie we współpracę z organizatorami finału włączyła się Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży to grono zaangażowanych w działania społeczne ludzi. Mam na myśli zarówno pracowników uczelni, jak i studentów. Nic zatem dziwnego, że chcemy wesprzeć działania na rzecz realizacji celu orkiestry, czyli podtrzymywania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Drodzy Państwo, w Polsce zwłaszcza opieka geriatryczna jest na opłakanym poziomie. Brakuje specjalistycznych łóżek, jak również i lekarzy specjalistów z tej dziedziny. I cieszę się bardzo, że ten temat stał się w ostatnim czasie tematem, który jest elementem debaty społecznej. Szanowni Państwo, nasza uczelnia to rzesza młodych ludzi, przynajmniej w ujęciu statystycznym, a przede wszystkim są to nasi niezawodni studenci. Oni mają dużo empatii i zadeklarowali, że wesprą finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będą współorganizowali akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, animują gry i zabawy dla dzieci i wcielają się w potężną rzeszę wolontariuszy, którzy będą już niedługo, 11 stycznia 2015 roku, kwestować na ulicach naszego miasta. Od początku akcji, zainicjowanej przez Jurka Owsiaka, bierze w niej udział Szpital Wojewódzki w Łomży. Oddział noworodkowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży jest zawsze w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jak sięgnęłam pamięcią do roku 93, to już wtedy oddział angażował się bardzo czynnie w zbieranie funduszy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wtedy i lekarze, i personel pielęgniarski na ulicach Łomży z puszkami zbierał pieniążki na ten cel, jakim było kupienie, zakup inkubatora do oddziału noworodkowego. I właśnie wtedy pierwszy inkubator do naszego oddziału spłynął. I w zasadzie w każdym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który był adresowany do oddziału noworodkowego, nasz oddział otrzymywał sprzęt, różnorodny sprzęt o wartości, jeśli byśmy podsumowali to na dzień dzisiejszy, ponad 1 miliona złotych.
Jest to duża kwota i rzeczywiście sprzęt, który był kupowany, był dużej wartości, bo jest to tak zwany sprzęt gruby, czyli aparat do badań USG i aparat rentgenowski i inkubatory tak zwane hybrydowe, czyli otwarto-zamknięte, inkubatory resuscytacyjne. Wartość tego sprzętu jednostkowa jest ponad 100 tysięcy złotych, czy też około 100 tysięcy złotych, ale był kupowany również sprzęt, który służy każdemu noworodkowi do tak zwanych badań przesiewowych. I tutaj mamy zakupiony aparat do badania przesiewowego słuchu i również bardzo cennym zakupem jest specjalne urządzenie, które służy do oglądania dna oka u wcześniaków. Jest to również badanie przesiewowe u tych wcześniaków, mające na celu szybkie wskazanie tych noworodków urodzonych przedwcześnie, które mają nieprawidłowości w dojrzewaniu siatkówki, czyli tak zwana retinopatia u nich się pojawia. Główną bazą orkiestrowych wydarzeń w Łomży będzie tym razem Galeria Weneda. Ruszamy już od godziny 10. No, jest mi trochę ciężko w tej chwili mówić na temat szczegółów, ponieważ to jest wszystko dość płynne i jak najbardziej zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich inicjatyw, udziału w OŚP-ie. Niemniej ruszamy od godziny 10 11 stycznia. W trakcie otwarcia galerii są przewidziane różne atrakcje dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Mamy oczywiście szereg wydarzeń promujących bezpieczeństwo, wydarzenia artystyczne, licytacje oraz na koniec po godzinie 20 przewidziane jest światełko do nieba. Opiekę nad wolontariuszami i wszystkimi uczestnikami orkiestrowych wydarzeń roztoczy łomżyńska policja. Łomżyńska policja również i w tym roku włączy się w działania w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Będziemy widoczni, będziemy służyć naszą pomocą. Rozpoczniemy nasze działania szkoleniem wolontariuszy, na którym policjanci Wydziału Prewencji przedstawią wolontariuszom wszelkiego typu sytuacje, których należy unikać, zagrożenia, na które mogą się natknąć podczas kwestowania, jak unikać takich zagrożeń. O tym wszystkim dowiedzą się ci młodzi ludzie, którzy będą kwestować. Będziemy z Państwem patrole planujemy rozstawiać tak, abyśmy byli widoczni na terenie miasta, również na terenie całego powiatu. Będą oczywiście zwiększone patrole, przewidziane jest również stanowisko profilaktyczne. Policjanci z profilaktyki zamierzają rozdawać odblaski. Tutaj będziemy szeroko promować bezpieczeństwo, korzystając z okazji uprzejmości, że zostaliśmy również zaproszeni do wspólnego działania. Wszystkim zależy, aby ten dzień przebiegł spokojnie, aby na ulicach naszego miasta, na terenie powiatu było bezpiecznie. Dla dzieci i dla seniorów zagra po raz 23 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w niedzielę 11 stycznia. Będzie się działo także w Łomży. 11 stycznia, 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak to mówił Jurek Owsiak, on się będzie działo. Siema! 11 stycznia, 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.